Dzień dobry, w kolejnej rozmowie tygodnia Paweł Orlikowski, a moim gościem Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry państwu. 20 stycznia, bo tego dnia emitowana jest rozmowa tygodnia, już bardzo dużo się dzieje. Pewnie trudno prognozować, ale jednak, skoro to nasze pierwsze spotkanie w tym nowym 2023 roku, to jakby pan pokusił się o pewne prognozy na ten rok, czego powinniśmy się spodziewać. Czasy recesyjne, duże spowolnienie gospodarcze, ale jednak bez recesji. Co z tą inflacją? Co w tym 2023 roku będzie takim głównym motywem? No, będzie na pewno bardzo interesujący rok. To jest, to, to nie ulega wątpliwości. To jest truizm. Wydaje mi się, że pierwszy kwartał będzie cechował się potężną zmiennością. To, żeśmy już widzieli w tym tygodniu, bo naprawdę czasami zmiany, szczególnie na rynkach surowcowych rynku Europy, czy na walutach były no, nawet nie mówię o polskim, ale eurodolarze, euro który potrafił. Yy, potężnie zmieniać się w ciągu dnia nawet, z byle powodów wręcz. no To jest ta cecha, która, która będzie, którą będziemy widzieli, będziemy mieli w pierwszym kwartale. Liczę na to, że od drugiego kwartału wejdziemy na bardziej spokojne wody. Czy tak będzie? Ja mówię to z pewnym zawahaniem. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielu moich kolegów tak mówi, jak ja mówię. A jeżeli bardzo wielu inwestorów, analityków mówi coś, to zazwyczaj na rynkach jest zupełnie coś innego. Dlatego stawiam mały znak zapytania przy tym. Nie lubię być poza tym w olbrzymiej większości, no ale to jest zupełnie inny temat. No ale na razie tak to wygląda. Duża zmienność w pierwszym kwartale, a potem powinno być lepiej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze widać wielu danych w Chinach, w Niemczech, Polsce. Wielu, w Stanach Zjednoczonych również, mniej tam, widać, że gospodarki się nie poddają, że to, o czym się mówi, na przykład Bank Światowy mówi, że czeka nas największe spowolnienie globalne od dziesięcioleci. Od dziesięcioleci ja tego nie widzę, mało tego, większość moich kolegów, analityków też tego nie widzi. Goldman Sachs wręcz twierdzi, że Chiny ruszą szybko do góry, że ten wzrost PKB będzie w tym roku ponad 5,5%. byśmy sobie tego, bo to jest silnik napędowy gospodarki globalnej obok Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nie wiadomo jak to będzie, ale na przykład badanie przez Wall Street Journal. 61% twierdzi, że będzie recesja. No proszę bardzo, chcecie Państwo, to wierzcie. Mhm. Ja na razie jej tam nie widzę. Aczkolwiek jeżeli Fed będzie nadal agresywnie podnosił stopy procentowe, to może wprowadzić gospodarkę Stanów w recesję. Tyle, że wtedy błyskawicznie zacznie te stopy obniżać. Taka jest prawda. No właśnie, bo tak, portfele indywidualne z konsumentów powiedzmy to co innego, a co innego rynki finansowe, czyli portfele inwestycyjne. Ja pamiętam też jeszcze te czasy nie tak ciekawe, jak 2000, od 2020 roku, ale gdzieś tam w 2017, 18 mówiło się, że to będzie koniec hossy, że będzie bessa, że będzie spowolnienie. Miałby być spadki na giełdach i właściwie nawet Pandemia temu nie pokrzyżowała, bo były te odbicie w stylu V i wybicia na, 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 na szczyty niesamowite. I tak właściwie z drugiej strony, jakbyśmy mieli patrzeć, to dopiero 2022 rok przy takich wskaźnikach miesięcznych był przy nie wiem amerykańskich indeksach rokiem spadków. Początek roku to było odbicie, ale znowu, tak jak pan mówi, jest duża zmienność, duża płynność i bardzo trudno jest cokolwiek przewidzieć, poza tym, że tak jak pan mówi, czasy pewnie interesujące i ciekawe. Jak się tak trudno y, przewiduje, albo tak jak, jak jest, jak gdy wszyscy, tak jak w, na przykład w 2017-18 już wtedy wieścili wielkie spadki y, i one się nie wydarzyły, to y, z drugiej strony ktoś by mógł pomyśleć, no ale tak, jak wszyscy mówią, że będzie tak jak będzie, no to znaczy, że będzie inaczej, to zadziałam inaczej. No i teraz, która samo spełniająca się przepowiednia ma największą szansę, by spełnić się w tym no cóż, roku? Otóż, mnie się wydaje, w dalszym ciągu po, 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 podtrzymuję to, co powiedziałem na początku, że jednak ta bardziej optymistyczna. No, mm. Musiałoby się coś wydarzyć, czego w tej chwili jeszcze nie wiemy. Taki jakiś czarny łabędź, prawda? Czyli coś nieoczekiwanego, aczkol i groźnego. Musiałoby się zdarzyć na świecie. No, nie będę nawet zgadywał, co to mogłoby być, bo czarny łabędź ma to do siebie, który wpływa na, na, na wody. Rynków finansowych ma to do siebie, że to jest zdarzenie nieoczekiwane. Skoro jest nieoczekiwane, no to nie będę zgadywał, jak, jakie może być oczekiwane. No, ale jeżeli czegoś zupełnie nieoczekiwanego właśnie nie będzie, to ja liczę na to, że sytuacja będzie się poprawiała, że owszem, po chwilowym spowolnieniu, nie tak groźnym, jak w tej chwili wielu wieszczy, ruszymy ostro do przodu i że druga połowa tego roku będzie już tym wzrostem prawdziwym. No, a akcje trzeba kupować w dołku koniunktury. No, jeżeli czekamy na tę koniunkturę pogorszoną w pierwszym, drugim kwartale, no to już w drugim kwartale trzeba te akcje mieć. Mhm. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, o, o indeksy w tej chwili, na przykład w Polsce, ale nie tylko, bo polskie Indeksy polski WIG 20 odzwierciedla to, co się dzieje na rynkach rozwijających się, tam naprawdę bardzo podobny kształt jest wykresu tego rynku. I no jeżeli WIG 20 przed korektą, którą teraz mamy od kilku dni przed korektą urósł ponad 40% 42 chyba, a WIG banki ponad 60%, no to wiecie państwo, to mamy prawdziwą. Hossę, taka jest prawda. Owszem, na mm. niskim poziomie, ale prawdziwą Hossę. Właśnie do efektu ta, bazy. Korekta tego nie zmieni. Mm -hmm. Czyli jednak powrót do Hossy, albo właściwie właśnie, co to był ten 2022 korekta wzrostów? 2022 to była prawdziwa BSE, no bo jeżeli indeksy tracą 40%, mówię o wig 20, mm -hmm. no to jest BSE, nie ulega żadnej wątpliwości, w Stanach też była BSE. Czy nazwiemy to, to korektą tego popandemicznego wzrostu? Można i tak to nazwać, ale to jest kwestia nazewnictwa i tutaj się kłócić nie będziemy, no, liczby mówią same za siebie. Ponad dwudziestoprocentowy czy trzydziestoprocentowy spadek na zdaka, no to, to to jest ewidentna bessa, prawda? Tak jest. Jest również korektą, mm. no, ale bez bywają korektami. <laughs> Pan Jan, fascynujemy się rynkami finansowymi, ale z drugiej strony większość nas oglądających i słuchających pewnie zastanawia się, a jaki to ma wpływ dla mojego portfela. Co to w ogóle dla mnie znaczy? Siedzi tutaj jakichś dwóch yy, gości i opowiada o rynkach finansowych, o amerykańskich indeksach. Może za chwilę o rynku ropy, to już pewnie bardziej. Yy, I w sumie yy, jakie to ma przełożenie na finanse osobiste? Tak, no słuszne, słuszne stwierdzenie. W Polsce, jeżeli chodzi o GPW, o indeksy głupotowe, o ceny akcji spółek, no nie ma to wielkiego wpływu, bo OFE są skarł... no to jest też już jest karzełek w porównaniu do tego, czym kiedyś były te fundusze emerytalne. PPK się rozkręcają, to prawda, ale też olbrzymiego wpływu na nasze portfele na razie nie mają. I, to, I tak to w tej chwili w Polsce wygląda. Ten rynek finansowy nie oddziałuje, ten giełdowo-akcyjny nie oddziałuje na nasze portfele w sposób znaczący. Inaczej to wygląda na przykład właśnie w Stanach, gdzie dwie trzecie rodzin, bogactwo, zamożność dwóch trzecich rodzin zależy w dużym stopniu od tego, co się dzieje na Wall Street bo oni albo inwestują przez fundusze, albo fundusze emerytalne, albo sami inwestują na, na, na giełdzie. Dwie trzecie rodzin, no to to jest olbrzymia, olbrzymia część populacji amerykańskiej i to ma znaczenie. U nas, jak powiedziałem, dużo mniejsze, ale rynki finansowe to nie tylko akcje, przecież to jest właśnie, tak jak pan powiedział, ropa, czyli surowce. A surowce mają potężny wpływ. Gaz, ropa, nie, nie będziemy wyliczali, na co mają wpływ, no, ale wszyscy wiemy, że mają potężny wpływ na nasze kieszenie. Również złoty, bo złoty, co prawda, mówi się, że jeżeli bardzo słaby jest złoty, to podnosi inflację. Tak, chociaż nie, nie jest to tak olbrzymi wpływ, jakby się państwo wydawało, ale rzeczywiście słaby złoty podnosi inflację, no, a słaby złoty niewątpliwie powoduje, że część tych rzeczy, które kupujemy za złote właśnie, a które są importowane do Polski, no ona drożej nas kosztuje, więc drenuje nam kieszenie. W związku z tym rynki finansowe, jak powiedziałem, to nie tylko akcje, wręcz akcje to jest niewielka część. Są oczywiście i obligacje. 2022 rok był katastrofalny dla funduszy dłużnych, czyli obligacyjnych. Był to rok, w którym niektórzy mówią, że od kilkudziesięciu lat nie było takiego czegoś, i rzeczywiście chyba tak było. Takie potężne straty. 2023 zaś rok będzie dla tych funduszy bardzo dobry. Dlaczego tak jest? No, w 2022 potężna inflacja powodowała wzrost stóp procentowych, stopy procentowe rosną, to rośnie rentowność obligacji. A jak rośnie rentowność obligacji, to spada ich cena. To jest ta stała zależność. Wzrost rentowności, spadek cen. No, a jak spada cena, no to niektórzy na funduszach dłużnych dostali po portfelu, się śmieje, ale to im nie jest do śmiechu. 15-20% nawet. No ale, ale za to 2023 rok, kiedy będziemy powoli czeka, czekali już na koniec podwyżek stóp, a nawet będzie się przebąkiwało o obniżkach stóp, gdzie będzie Królowała dezinflacja, czyli spadająca dynamika wzrostu cen. Magiczne e, słowo: od... dezinflacja, takie no <laughs> odczarowywane właśnie, tak. tutaj przeze mnie w tych programach, czyli po prostu inflacja tylko nieco wolniejsza niż tak Nieco wolniejsza, więc to będzie powodowało, że fundusze dłużne będą królowały w tym roku. To jest jeden z tych obszarów rynku, do którego jestem tak na 90 parę procent mm -hmm. pewien, że będzie zyskiwał. Czy. Najwięcej zyska i największym wygranym na tym 2022, ale i nie tylko roku będzie premier Morawiecki? Taka niby ryzykowna inwestycja. Wszystko co miał, wrzucił 23, w drugim, 23, tak? Znaczy za 22, w konsekwencji w 23 zyska. Czyli tak, rozumiem, tak. że w 23 czy tak jest, że w tym roku ta nie, rentowność obligacji nie, nie będzie obszarwa, rekordowa. Nie, nie. Nie obstawiam figur politycznych niechętnie się nie no, oceniam, oceniam już teraz jako, swoje, swoje jako poglądy inwestor. Jasna, swoje poglądy rzecz jasna mam. Pan premier Morawiecki niestety jest wicepremierem de facto, no bo wiadomo, że rządzi ktoś inny. Pan premier wykonuje te polecenia i nie ulega żadnej wątpliwości. Ja to mówię publicznie wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie mnie o to pytają że rynki finansowe bez względu na to, czy państwu się podoba, czy nie obecna koalicja, czy podoba się, czy nie obecna opozycja, to rynki finansowe wolałyby zmiany warte, jeżeli chodzi o rządzących. No i ten październik listopad, kiedy będą wybory, może być niezwykle interesujący. Ja nie twierdzę, że jeżeli się obecna koalicja utrzyma przy władzy, to będzie z tego jakaś katastrofa. Nie, nie będzie, ale. Jeżeli się dokona zmiana, to rynki finansowe przywitałyby ją pewnie z przyjemnością, ale dyskontując to zapewne przed wyborami, a mniej po wyborach. Mm -hmm, czyli co przed tymi wyborami patrzymy na wykresy? Obserwacja, obserwacja, sondaże, patrzenie, kto mm -hmm. ma szansę wygrać. Czy znaczy rozumiem, to, że rynek wygraną wyceni jeszcze przed wygraną? O, o, o właśnie tak, tak to będzie właśnie wyglądało. No i oczywiście czekanie na to, jakie, jakie programy mają w swoich kuferkach, te partie opozycyjne, bo przecież no, tak naprawdę ich nie znamy. No właśnie, to też może. Hmm. Ten kuferek otwierany bardzo chętnie od tylu lat, w dobie spowolnienia gospodarczego i wysokiej inflacji, rozumiem, może działać pro-inflacyjnie i antyrozwojowo, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Niestety rok wyborczy powoduje, że rządzący wszędzie starają się bardzo, bardzo, bardzo dogodzić elektoratowi. No i to my nie będziemy wyjątkiem, nie ulega żadnej wątpliwości. Nawet w Stanach Zjednoczonych muszę zauważyć, że w marcu 2022 roku Joe Biden prezydent podejmuje decyzję o wyprzedaży ropy z rezerw strategicznych, żeby obniżyć cenę przy przy, y, y, u, przy pompie, prawda? No jakoś mm -hmm. tak magicznie się to kończy wraz z listopadowymi wyborami do kongresu. Hmm. A tak na lokalny grunt sięgając, skokowy wzrost najniższej krajowej, to dane akurat gospodarcze, 3,490 od stycznia, 3,600 od lipca, więc wiele osób będzie żądało jeszcze wyższych podwyżek, no bo jeśli są pracownikami długoletnimi, a pracowali dotąd na przykład za 3,200, 3,400, to z automatu wpadają w najniższą krajową, a jak ktoś przychodzi na rynek pracy nowy, młody, no to przecież nie będzie więcej zarabiał od, nie wiem, chociażby, no kolegi, koleżanki, kolegi starszych z pracy. Więc to rozumiem, nakręca kolejną spiralę płacowo-cenową. Koszty pracownicze rosną, koszty usług i produktów będą rosły. A to znowu mogło, może oznaczać wzrost inflacji. No i co, tak, bez końca, czy gdzieś ten koniec będzie. No koniec, końcem jest spowolnienie gospodarcze. Jakieś ono jednak będzie, prawda? Skoro będzie spowolnienie gospodarcze, no to będzie niezwykle trudno y, zatrudnionym negocjować wzrosty płacy, prawda? Mm -hmm. Będzie bardzo trudno, bardzo trudno, dlatego zakładam, że ten wzrost płacy nie będzie, w naj, będzie w minimalnym stopniu zmniejszał straty wynikające z inflacji. To, to nie ulega żadnej wątpliwości. Będzie z tym duży problem. Już wiadomo, że jeżeli chodzi o sferę publiczną, to to podwyżki 7%, no to naprawdę przy inflacji kilkanaście procent, już nie mówię ile, bo to nie ma znaczenia, bo zobaczymy za chwilę wyższą, a od marca będzie dużo niższa. No ale tak czy owak 7% to jest maleńko, prawda? Mhm. W związku z tym, w związku z tym, no nie, no, nie to gonienie inflacji płacami nie będzie przynosiło sukcesów zatrudnionym o tak mogę powiedzieć no i, i przykro mi ale walka z inflacją między innymi na tym polega żebyśmy mniej mieli w kieszeni no bo wtedy mniej chętnie biegniemy do sklepu jeżeli mniej chętnie bierzemy, biegniemy do sklepu czy do punktu usługowego, no to wtedy mniejsza jest ta presja na podwyżkę podwyżki cen, no i wtedy inflacja zaczyna spadać. W związku z tym no podatek inflacyjny odbija się na sile popytu, a siła popytu, od siły popytu zależy dalszy ciąg walki z inflacją. A gdybyśmy byli w strefie euro, gdybyśmy mieli wspólną europejską walutę w Polsce, wiadomo, że teraz to morzonka, nie spełniamy warunków, by ją przyjąć, ale mogliśmy wcześniej, choć teraz rządzący straszą, że opozycja to wprowadzi tutaj euro i będzie drożyzna i w ogóle to... No, no to, to po pierwsze nie wprowadzi, bo, bo to jak sam pan powiedział, nie spełniamy warunków i długo nie będziemy spełniali, więc nie wprowadzi. Po drugie opozycja, czyli te cztery partie, one się różnią bardzo, jeżeli chodzi o, o, o wiele spraw gospodarczych, nie wątpię, żeby się dogadały, jeżeli chodzi o, o sprawę euro, to po drugie. Po trzecie, żeby RM2, przez RM2 dwa lata trzeba być w takim specjalnym korytarzu, spełniać określone warunki, żeby można było wprowadzić euro, to po trzecie. No i po czwarte, wreszcie, yy, straszenie y, inflacją w kontekście euro jest bezsensowne, no bo nie jest ten tak zwany efekt cappuccino, że cappuccino tam kosztowało mm -hmm. x, a po y, zmianie ceny, po przejściu z liry na, na, na euro, zdrożało 50%, prawda? Czyli te bardzo małe, małe ceny y, wzrosły y, bardziej, bo, bo zaokrąglano je w górę. Owszem, to istnieje, ale badania pokazały, że wprowadzenie euro w krajach, które właśnie już, no dość dawno już prowadziły, przyniosły wręcz nieznaczne tam dziesiąte części procenta, jeżeli chodzi o, o, o inflację. Tak, podniosły dwie dziesiąte czy trzy dziesiąte procent. W Niemczech, kiedy wprowadzili euro, to następnym roku była inflacja chyba 1,1 czy 1,9%. Więc nie, no to, to są strachy na lachy. Bardziej jest istotne co innego i to jest akurat prawda. I dlatego na przykład Szwecja, która jest w tej samej sytuacji jak Polska, też teoretycznie musi przyjąć euro, ale nie wiadomo kiedy, bo nie ma określonej daty i ona utrzymuje swoją koronę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się ma własną walutę sensownie zarządzaną, mówię o rządzie i o banku centralnym, to można walczyć z zagrożeniami zewnętrznymi, bo jeżeli takie zewnętrzne zagrożenia przyjdą, jakieś kryzysy zewnętrzne, to jeżeli nie mamy własnej waluty, mamy walutę euro na przykład, no to i, i, i Bank Centralny Europejski y, 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 y widzi, że Polska ma problemy, ale, ale ma inne kraje również. W związku z tym musi się orientować na, to, na większość tych krajów. No i niekoniecznie musi pomagać Polsce. A gdybyśmy, a jeżeli mamy własną walutę, no to możemy prowadzić do tego, że na przykład osłabiając się, no, zwiększamy konkurencyjność Polski w ten sposób pomagamy rynkowi pracy i gospodarce. Jeżeli nie ma własnej waluty, to szok zewnętrzny. Odbija się na rynku pracy przede wszystkim. No i to jest jakieś tam zagrożenie, może nie kolosalne, ale jakieś tam jest. No i to założenie trzeba mieć jeszcze, że jest dobry rząd i sensowny rząd i sensowny bank centralny. No właśnie, w Polsce pan jest analitykiem, pan umie czytać dane, analizować je. Przetrawiać z tego, co na papierze przekładać na ludzkie, ale politycy, których Pan tutaj wspomina, często dane wykorzystują na swój własny sposób, tylko po to, by trochę zaczarować rzeczywistość. Tak jest na przykład właśnie z rosnącymi płacami, czy rosnącą płacą minimalną. Łatwo jest to powiedzieć trochę z zamrożeniem cen energii. Mówi się o zamrożonych cenach, ale nie zapomina się dodawać, że są to ceny netto, a nie brutto, a do brutto z 5% rośnie VAT na 23 i siłą rzeczy. Płacimy wyższe rachunki i tak dalej, i tak dalej. Jakie są takie najczęstsze pułapki, gdzie pułapki populizmu, bo, bo w nich łatwo utknąć. Nie i... pan, to, to nie ma co wyciągać, bo to wszyscy niestety wszyscy politycy uwielbiają różne gry populistyczne opowiadając. Czasem wręcz bzdury, naprawdę czasem wręcz bzdury, bo to to jeszcze jest niewinne, że to netto stoi, a VAT rośnie, no okej. Okay. No to jest niewinne, to nawet nie jest kłamstwo, to jest po prostu przemilczenie. przemilczenie, prawda? No ale jeżeli się mówi na przykład, że KPO, jeżeli dostaniemy pieniądze z KPO, to to pomoże w, w, w obniżeniu inflacji, no to, to to jest bzdura. Jeżeli się mówi, że jeżeli dostaniemy KPO, to to pomoże, Finansom publicznym Polski, pomoże budżetowi, to jest kompletne nieporozumienie, bo przecież te pieniądze do budżetu nie idą. I tak można sobie wynajdować no, no, bazowanie na niewiedzy. No, no, niestety, bazowanie na niewiedzy, a w Polsce y, ludzie niestety w szkołach nie są dobrze uczeni o gospodarce, ekonomii, i, i wielu nie rozumie, co się do nich mówi, I chwytają to tak, jak dostają. To jest wina wtedy polityków. Politycy powinni naprawdę starać się nie to, żeby za wszelką cenę dokopać w przeciwnej stronie, tylko żeby sensownie coś mówić. Bo na przykład można, można mówić spokojnie, że jeżeli nie będzie środków na KPO to najmocniej oberwał samorządy, które są najbliżej ludzi. Naj, naj, bo, bo te samorządy czekają na te środki, żeby ruszyć inwestycje, a zostały ogołocone ze środków własnych przez zmiany podatkowe, które wprowadził rząd. I to trzeba, to trzeba uderzać, prawda? Opowiadanie o, o, o tym, że rządowi za chwilę nie starczy pieniędzy do marca, poważni politycy to mówią. To jest oczywista bzdura, to jest totalna bzdura, niestety. No, taka jest prawda. A teraz odnosząc się do naszego ostatniego, poprzedniego spotkania, nawiązuję tutaj do debaty, między innymi, był pan jej uczestnikiem. I tam już wtedy pan sugerował, żeby popatrzeć na to, co dzieje się na światowych rynkach, czy nawet tutaj, jeśli chodzi o Amsterdam, Rotterdam, czy, 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 dalej, czy szerzej, bardziej globalnie, i widzimy przeceny surowców, takich właśnie jak ropa. Gaz, no ale też i węgiel, czy pszenica, i tak dalej. Są przeceny. Gaz właściwie jest na poziomach sprzed wojny, czyli, czyli, e, czyli kolosalna, kolosalny spadek po tym, e, po tym szoku. Tak samo z ropą. Ropa WTI, tam w okolicach 75 dolarów plus 10 na bręcie, no ale to nadal nie jest tam 150, tylko, tylko połowa tego. A tu w Polsce, jak popatrzymy, ta inflacja rozszalała, bo to, że my słyszymy o tej dezinflacji, że może może i w grudniu nie wyniosła 20, tylko 16,6%? No to no, powiedzmy sobie szczerze, to jest nadal bardzo gigantyczna inflacja. Wzrost jest dwucyfrowy i wysoki. Jak popatrzymy sobie też na inne kraje, no to my mamy, o, nie wiem, 10 punktów procentowych wyższą inflację niż w Stanach czy innych krajach europejskich. Ma pan rację, jeżeli o to chodzi. Tyle, że jak pan spojrzy na przykład, właśnie na gaz, oczywiście. Ceny gazu z tych 340 euro za megawattogodzinę spadły. Wczoraj widziałem, dzisiaj nie spoglądałem do 50 kilku euro z 340 na 50 parę, tyle tylko, że to jest i tak dwa razy więcej niż we wrześniu 2021. 2021, teraz. Wtedy było poniżej 30 euro, teraz jest 60. W związku okay. z tym to, to i tak jest dwa razy więcej. Jeżeli chodzi o, o sprzedawców gazu, no to oni się rzeczywiście rozszaleli, chociaż nie można mówić, że jeżeli na giełdzie jest 60 to i spadło to o 80% od szczytu, to również u nas tak powinno być, no bo nie wiadomo, kiedy kupowali gaz, jakie są ceny tego, co zmagazynowali, co nam w tej chwili wydzielają i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, to tak nie działa, ale i tak słyszałem wczoraj, że że regulator chce, żeby ceny gazu zostały obniżone o 19%, licząc do tyłu. Także no, tutaj dużo polega na działaniu regulatorów: naprawdę, bardzo dużo. Również ta merit order, ta metoda, metoda liczenia ceny energii jest lekko szalona. Już nie będziemy w to wchodzili, ale ona też powoduje, że, że te ceny energii są bardzo wysokie. Tutaj rzeczywiście potrzebne działanie państwa, działanie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, że uprawnienia do emisji CO2 koło 100 euro się ciągle trzymają, a w 2018 roku to było 5-6 euro, dwudziestokrotność. Dlaczego? Bo wpuszczono fundusze finansowe na, na, rynk, na ten rynek, które podniosły obłędnie cenę razy 20, razy 20. To jest według mnie, ja wiem o co tu chodzi. No, chodzi o, o to, żeby wymusić przejście na zieloną energię oczywiście. Ale czy to. No właśnie, być... ale to wymuszenie byłoby złe. Wiadomo, że w tle czają się pieniądze, gigantyczne pieniądze, miliardy tak, euro jest. czy dolarów. Aczkolwiek no, zawsze jest ta karta niezależności energetycznej, jeśli chodzi o dostawy, choćby z Rosji, i że ostatnio wiadomo, dlaczego warto byłoby być w ten sposób zabezpieczonym. Z drugiej strony, czy to na pewno byłoby bezpieczeństwo i wolność energetyczna, skoro słyszymy, że w krajach, w których mamy do czynienia z bardzo dużymi pakietami OZE, no to wtedy. Nie wiem, częściej może dochodzić do blackoutów, bo te sieci sobie po prostu nie dają czasami rady, jeszcze jesteśmy nie jesteśmy niegotowi technologicznie, pewnie aż na takie zmiany, więc może trzeba by było. No bo pomieszneć. jest problem z magazynowaniem tej energii, a ona jest owszem tania. Jak się już postawi taką farmę wiatrową czy fotowoltaikę, jest tania i owszem, ale jest problem z tym, żeby ją magazynować w sytuacji, kiedy będzie pochmurno, tak jak dzisiaj. Czy kiedy nie ma wiatru, prawda? Mm -hmm. No i, i to jest olbrzymi problem. Dlatego też prawdziwym rozwiązaniem według mnie. Jest energetyka jądrowa, tyle tylko, że niektóre kraje, Niemcy szczególnie, nie wiem, boją się, że na Bałtyku tsunami będzie, bo, bo zaczęli zamykać te swoje elektrownie po Fukushimie. No a tam wiadomo, to chodziło o tsunami, no bez przesady. Uważam, to jest błąd, zamykanie tej elektrowni jądrowych to jest totalny błąd poza tym no 100 lat temu gdy trwały badania nad te, te, tworzeniem tych reaktorów jądrowych po to by były elektrowniami no to jesteśmy jednak już o te 100 lat mądrzejsi. Technologia jest zupełnie inna, oczywiście, jasne. Więc jest to pewnie też dużo bardziej bezpieczne, oczywiście, w sposób mądrzy, a nie oszczędnym wyletanie tylko tyle, żeby było dobrze i na lata. No to tak są jest. oczywiście pieśni przyszłości, trzeba o tym myśleć i na pewno to by, byłaby niezależność energetyczna taka porządna, dużo bardziej porządna pewnie niż wiatraki i fotowoltaika w obecnym układzie w Polsce, no ale jednak właśnie tutaj to jest też ten kontekst geopolityczny, który no, z jednej strony trochę zablokował ale paradoksalnie, jak patrzymy na unijne dyrektywy. Raz na przykład zakazuje się kopciuchów, więc wtedy wchodzimy w gaz, w gaz. i jak już jesteśmy w Gazie, to za chwilę zabraniamy montować piecyków gazowych i pompy ciepła teraz, czyli prąd. Tak, a pompy ciepła żerą prąd jak szalone, w związku z tym ceny znowu tej energii są bardzo bardzo wysokie. No tak, no trzeba rzeczywiście iść w kierunku tej zielonej energii, ja jestem za, owszem, ale ja bym największy nacisk na energetykę jądrową, bo to jest prawdziwa i teraźniejszość, i przyszłość. W Polsce przyszłość, no bo to kilkadziesiąt lat pewnie będzie trwała budowa tych elektrowni, zanim je wybudujemy, trochę się namęczymy. W Polsce mamy mnóstwo energii, no niestety z tych brudnych różnych źródeł, no i, i tych źródeł, które bardzo droszały. No stąd te uderzenia inflacji. No proszę mhm. zauważyć, że nawet kraje, które mają euro, bo to euro nie jest żadnym remedium, nie jest panaceum, mają euro, mówimy o krajach nadbałtyckich. Też inflacja była tam, nie wiem w tej chwili jaka jest, ale była ponad 20%. W związku z tym to nie jest ratunek, jeżeli się jest zależnym, właśnie na przykład od drożających bardzo z źródeł energii. Jedno jest pewne, to kolejny rok drożyzny, więc za portfele powinniśmy się łapać. Pewnie ograniczać swoje konsumenckie zapędy, bo w ten sposób będziemy w stanie trochę zahamować się inflację, skoro nie mamy mądrych rządzących czy mądrej opozycji, która była w stanie się przebić nie populizmem, ale, ale, ale właśnie rozsądkiem na, na trudne czasy. Wie pan, rozsądkiem trudno zdobywać głosy No głos. właśnie, no tak, jest Smutne, ale tak jest. Taka tak jest prawda. Dzia, tak to działa. Szczególnie, gdy się przyzwyczaiło przez lata, że, że się cały czas coś daje, to potem opozycja tym trudniej miałaby się przebić bez, o, bez kontynuowania populizmu. Tak. Yy, ale na razie to, na, na, na chwilę to zostawmy. I teraz tak patrząc jeszcze na, na, na dane z wielkiego świata. Już pan wspominał Chiny i Stany Zjednoczone. No bo to jednak są te determinanty tego, co się dzieje też tu na Starym Kontynencie. Oczywiście no, na strefę euro powinniśmy patrzeć, ale też ona jest jakaś taka zbyt często niemrawa, więc jednak te Stany Zjednoczone i Chiny tutaj dyktują pewne warunki, a to ma przełożenie, bo tak się wydaje, znowu gdzieś tam za ocean spoglądamy, czy, czy daleko na wschód, a jednak to ma przełożenie tutaj na to, co się dzieje na naszym podwórku. Ale też żyjemy w pewnym chaosie, bo jak się popatrzy, to tak chyba nawet Fed amerykański, czyli odpowiednik naszego banku centralnego, nie do końca wie, co ma robić, no bo z jednej strony Inflacja spowalnia, ta konsumencka i ta produkcyjna, więc można by było mówić o mniejszym niż zakładano podnoszeniu stóp procentowych. Z drugiej strony są inne niekorzystne dane, jeśli chodzi o samą w sobie produkcję czy sprzedaż detaliczną, na przykład, czyli w takim chaosie w sumie nie wiadomo. Podniosą bardziej, utrzymają, obniżą, co z tą inflacją niby hamuje, więc dobrze, ale z drugiej strony dane są niedobre, firmy zapowiadają zwolnienia, no to a to później będzie miało przełożenie na to, co, co się u nas wydarzy, tak naprawdę, na kondycję złotego i, i na kondycję naszej gospodarki. Nie lega wątpliwości. No, świat jest naprawdę ze sobą bardzo powiązany. Co prawda, do dezinflacji dochodzi deglobalizacja, bo tak też to wygląda. Przez pandemię i przez wojnę w Ukrainie, firmy zaczęły patrzeć, zaczęły mądrzeć i mówią, nie, nie, to my. Tą produkcję, którą kupowaliśmy tam skądś do naszych wyrobów, będziemy ściągali bliżej siebie, żeby w razie czego znowu te linie, porwane linie logistyczne, nie zarżnęły nam naszej działalności. W związku z tym to idzie też w tym kierunku. Wie Pan, wszyscy się nad tym zastanawiają, jak to na nowo ułożyć. Mm -hmm. Będzie to bardzo, bardzo trudne. Nic dziwnego, że Davos, które trwa spotkanie, szczyt Davos tak. to forum. Ekonomiczne ma ty główny tytuł, bo, bo tam jest wiele różnych oczywiście sympozjów, spotkań i tak dalej, ale główny tytuł to jest współpraca w podzielonym świecie. No to pod tym hasłem się ono odbywa. No i o to będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno i, i chyba trzeba trzymać mocno kciuki, żeby, żeby nie było szybkiego. Dalszego pogorszenia na linii Stany Zjednoczone, Chiny, bo to jest najgroźniejsza sprawa, nie Rosja. A tylko Chiny to jest najgroźniejsza sprawa, a tamta pułapka Tuki Dessa kto nie zna bo pojęcia, niech sobie znajdzie to ona się coraz bardziej zacieśnia, i, i, i to nie wygląda dobrze. Chociaż nie, nie przypuszczam, żeby to miało potężne reperkusje w tym czy przyszłym roku, ale ale przyszłość na tej linii Stany Zjednoczone, inne nie wygląda dobrze. No i właśnie, lubię to powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, ale szczerze mówiąc po tych trzech ostatnich to tęsknię trochę za nudą. Pan też? Tak, by się przydało, by się przydało. Z tego Davos, forum ekonomicznego w Davos, wielkie wydarzenie jak co roku, są tam notable, są tam przedstawiciele władz, są tam też insiderzy rynkowi i z tego co wyczytuję w tych grupach, których jestem i obserwuję, jeśli chodzi o inwestorów rynkowych, o traderów, o insiderów, płynie taki przekaz, i nie wiadomo trochę w którą stronę że będzie to bardzo ciekawy rok, albo przynajmniej podejrzewam, że kwartał to na pewno, ale może i cały rok rok zaskoczeń rynkowych. I teraz właśnie w którą stronę? Wszyscy spodziewamy się, że będzie rosło, to spadnie na, na, na takie dołki nie wiem. Czyli bo patrząc nawet na, ten, na te same amerykańskie indeksy, one mimo tego, że bez sowy miały rok 2022 to nadal są wyżej niż na szczycie przedpandemicznym. No tak, tak, no wie pan. Jakie będą zaskoczenia 2023 roku, to będziemy wiedzieli 31 grudnia 2023 roku. Analiza no <noise> no wsteczna nie, zawsze nie, skuteczna, nie, nie, prawda? Nie, nie, wymyślimy, <noise> nie wymyślimy, nie wymyślimy tego. Naprawdę nie wymyślimy. Ja nie, nie będę się starał wymyślić tego co nas może zaskoczyć czy jakiś czarny łabędź nie wypłynie no, właśnie, no tego to już w ogóle nie jesteśmy w stanie przewidzieć ale... no więc właśnie, ale... no i, dla, i dlatego też na razie z mm -hmm. dzisiejszego punktu widzenia wydaje się, że świat y, zaczyna się opanowywać, że ta gospodarka owszem zwolni, ale nie będzie katastrofą. czyli nie recesja, za... a spowolnienie jakoś tak, w miarę recesja, względnie suchą stopą i, i to, że co mówi Bank Światowy, że Zaczeka nas spowolnienie gospodarcze nie widziane od dziesięcioleci, bo takie mm, padły mm. słowa. Wydaje mi się, to jest bardzo, bardzo, bardzo przesadzone i trzymajmy kciuki, żeby było przesadzone. O, tak było, to prawda, bo to wtedy właśnie na nasze portfele będzie miało tak, bezpośrednie jest, przełożenie. Tak. Yy, no dobrze, no to 31 grudnia. Albo tak. gdzieś pod koniec roku spotkamy się, nie ma nie ma kryształowej kuli, ale już na sam koniec chciałbym zadać takie pytanie pan. Lata całe spędził przecież na analizowaniu, więc ma pan ogromne doświadczenie, i do, dlatego lubię czerpać z pana wiedzy i doświadczeń, bo te trzy lata są że, czy one są wyjątkowe? Jeśli popatrzymy na przykład na nie wiem, kryzys naftowy sprzed prawie 50, sprzed 50 lat, czy on się, tamta zmienność różniła się czymś od tej teraz? Jesteśmy naprawdę w jakimś wyjątkowym wydarzeniu? Czy tak szczerze mówiąc. No, no tak, w lat, latach, latach 70. to byłem dwudziestoparolatkiem, w związku z tym <gryw> to było 50 lat temu. W związku z tym raczej, nie i to był PRL, no, nie zajmowałem się wtedy giełdą i finansami, raczej zajmowałem się budowaniem mikrokomputerów już wtedy. No bo rzeczywiście tak było. No ale to nie ma o czym, nie ma co wracać do tego. PRL- to wtedy kryzysu w PRL-u nie było. Jaż ja tak. O nie były lata, wie pan. 80, nie no śmieje się 80, oczywiście w cudzysłowie, 89, tak? To, to... 80-89 były trudne. No właśnie. A, ale, ale rzeczywiście. To było to odbicie. Po, potem od 30 lat rzeczywiście się zajmuje rynkami. Wie pan, no były trudne chwile. No pamięta pan, albo jak pan nie pamięta, to, to widzi pan na wykresie. Potężną zwałę, którą spowodowały dotkomy tak. na początku XXI wieku. No ten. tak, no, że to był indeks SP 500 chyba z 90% stracił, no, naprawdę to, to potężne. Widzieliśmy skutki tego, tej sprawy kredytów hipotecznych określonym mianem Lehman Brothers. No, Lehman Brothers tylko jedna, która upadła spółka, ale. Ale to chodziło o kredyty hipoteczne potem kryzys zadłużeniowy Europy Grecja to lata 10-12, mniej więcej. W związku z tym tego po było mnóstwo I, i obecne oczywiście nie było wojny, znaczy wojna w Europie to była na Bałkanach, no ale mhm. to nie miało takich skutków jak teraz, jak ta wojna, no i, i nie było pandemii, prawda? W związku tak. z tym. Rzeczywiście to nas uderzyło w tych trzech ostatnich latach potężnie. Pandemia. Po prostu skumulowały się te wojnie. uderzenia, które wcześniej pewnie występowały pojedynczo. Tak jest, tak jest. Tutaj było to skomasowane. Jeden z profesorów ekonomii powiedział, że mamy, czyli właściwie, czterech jeźdźców apokalipsy: no bo, bo jest wojna, bo jest pandemia, bo jest. Gód jeszcze tylko śmierci brakuje, no ale śmierć też jest tylko tak. że na wschód od nas, prawda? W związku z tym, y, w związku z tym czterech jeźdźców ap apokalipsy świat zaatakowało i jakoś sobie dajemy radę, i trzymajmy kciuki No właśnie, zaskakująco. Tak było. Zaskakująco. Optymistycznie. Ludzkość jest odporna, tak, na razie jest <laughs> odporna. Zaskakująco optymistycznie możemy spojrzeć na 2023 rok, jak na takich czterech jeźdźców apokalipsy, miejmy, miejmy nadzieję, że to się sprawdzi oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się dużo wcześniej niż pod koniec roku, ale mam nadzieję, że pod koniec roku uda nam się zerknąć do tego, o czym rozmawialiśmy w styczniu i w grudniu, ocenić i zobaczyć w jakiej I rzeczywistości... się z siebie pośmiać. <laughs> I się z siebie pośmiać i oby było nam do śmiechu. Tego tak. panu sobie i wszystkim nas oglądającym życzę. Bardzo dziękuję. Piotr Kuczyński, dziękuję analityk Domu Inwestycyjnego Kselion. był gościem rozmowy tygodnia. Paweł Orlikowski, bardzo dziękuję i do zobaczenia za